Przepraszam, że zaczynam na siedząco, ale kamera jest ustawiona na postać siedzącą, więc wobec tego w taki nieelegancki sposób, ale chciałem najszczerzej wzruszony Państwu podziękować za to, że Państwo tak długo wytrzymujecie w różną pogodę, bo bywało zimno i ślisko i bałem się wtedy. Czy komuś się coś złego nie przydarzy, i teraz, kiedy jest upał, duchota, że Państwo w każdą pogodę gotowi byliście dla tego spotkania z historią, której jestem jakimś przekaźnikiem, że tak to nieudolnie ujmę, decydowaliście swój czas, swój trud poświęcić. A tym bardziej mnie to wzrusza, że czuję autentyczną Państwa życzliwość. I, I bardzo to wiele dla mnie znaczy. I znaczy nie tylko emocjonalnie, ale przez te już trzy lata właściwie, bo ten cykl jest właściwie trzecim. Dużo miałem okazji, żeby pomyśleć w pytaniach, które Państwo zadawaliście po wykładach. W samym sposobie przygotowania do tych wykładów, skonfrontowanych z pytaniami, rodziło się wiele ważnych dla mnie, dla, dla tego jak myślę o historii Polski, nowych punktów widzenia, z których cząstkę jakąś udało mi się umieścić także w tym pierwszym tomie dziejów Polski i bardzo jestem szczęśliwy, że zbiegło się to podsumowanie jakby cyklu historii mówionej, Mówionej we fragmentach tutaj z Państwem, z wydaniem pierwszego tomu Dziejów Polski, które są dla mnie najważniejszą na pewno książką. Chociaż staram się każdą książkę przez siebie przygotowywaną traktować jako no na swój sposób może ważną, to na pewno najważniejszym dziełem, z którym czuję się jakoś związany. I są te dzieje Polski, próba ogarnięcia sensu polskości poprzez historię. Za stworzenie tej okazji chciałem, póki jeszcze nie wyjdzie, podziękować bardzo księdzu Prałatowi, który rozumiem, ma mnóstwo zajęć i proszę serdecznie mu podziękować za tą gościnę. Już nie zatrzymuję, bo wiem, że ksiądz Prałat ma, ma dużo zajęć. i oczywiście Stowarzyszeniu Civitas Christiana, które wymyśliło ten cykl czy te cykle, za tą inicjatywę, za trud organizatorski wspólnie z Księdzem Prałatem jako gospodarzem tego niezwykłego miejsca podjęli. Chciałem bardzo podziękować Państwu Solidarnych 2010, którzy z takim Poświęceniem swojego czasu, swojego wysiłku i swoich umiejętności, także konkretnych, technicznych, rejestrują te wszystkie wykłady i udostępniają je dzięki temu szerszemu gronu, bo wiem, że są tacy, którzy gdzieś na tak zwanym YouTubie oglądają dalej te wykłady, ci, którzy nie mieszkają w Warszawie lub, lub po prostu nie mogą tutaj dotrzeć. Więc I Państwu najserdeczniej chciałem za to podziękować. Naprawdę. A teraz, nie chcąc przedłużać, bo na pewno jest tu wiele osób, którym winienem jestem wdzięczność, i, i proszę wybaczyć, jeśli nie wszystkich z imienia i z nazwiska wymieniam, to. Formą tej wdzięczności niech, niech będą właśnie te, te wykłady, to co, o czym próbuję tutaj z Państwem rozmawiać i tyle w zamian dostaję. Chciałem wobec tego zaproponować jako podsumowanie coś w rodzaju rozmowy, właśnie, rozmowy, do której wprowadzeniem będzie temat podpowiedziany przez organizatorów zamiast pierwotnie zaplanowanego jeszcze. Podwójnego filaru w osobach prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Janny Walentynowicz. Zaproponowano, żeby raczej przedstawić taką próbę refleksji podsumowującej, jak mówić o historii, jak ją ożywiać wśród nas, w rozmowach, ale w kolejnym pokoleniu. To rzeczywiście wydaje mi się zagadnienie szczególnie ważne, aktualne i trudne. Żałuję oczywiście, że, że nie, nie uda mi się powiedzieć o tak bliskich mi osobach, prezydenta Kaczyńskiego i pani Anny Walentynowicz, ale z drugiej strony nie żałuję, że możemy porozmawiać dzięki temu o sprawach, które, które nas wszystkich dotyczą, bo od których zależy to, czy pozostaniemy sobą, czy. Polska będzie trwała, bo będzie trwała tak długo, jak długo będzie jej pamięć żyła, dopóki ta pamięć nie zostanie zabrana. I kiedy myślałem o formule dzisiejszego spotkania, to stwierdziłem, że najlepiej będzie wprowadzić paroma uwagami, które nasuwają mi się w tej właśnie materii, co można robić, jak można ożywiać pamięć historyczną, jak rozmawiać o historii z innymi, z młodszymi, z naszymi rówieśnikami, sąsiadami, którzy niekoniecznie historią się interesują, ale zwłaszcza z kolejnymi pokoleniami. A potem chciałbym Państwu oddać głos do pytań, na które zawsze brakowało czasu w czasie tych wykładów, za co przepraszam, żeby dłuższa była ta część dyskusyjna pytań dotyczących całego cyklu wykładowego, postaci, o których chcielibyście Państwo usłyszeć, po prostu. To, co Państwo chcielibyście mnie powiedzieć albo zapytać, w związku oczywiście z historią Polski, która toczy się nadal. A zatem, wprowadzając do tej rozmowy, i zastanawiając się przecież od lat nad tym zagadnieniem jak pisać, jak mówić o historii jak zachęcać do jej poznawania szukałem pewnego rodzaju pojęć przewodnich, które mogą to zainteresowanie ożywiać. Zanim przejdę do następnego zagadnienia, jakim jest medium, instrument, przy pomocy którego można owe idee polskości odnawiać. Nie mam wątpliwości, także po napisaniu tego pierwszego tomu dziejów Polski, który jest jakby pierwszą przymiarką, pierwszą próbą do zrozumienia całości tych dziejów, że główną przewodnią w niej ideą ożywiającą kolejne pokolenia Polaków, i to nie jest żadne odkrycie, jest idea wolności, ale ta idea wydaje mi się szczególnie nośną, jak się to dzisiaj mówi, mogącą przenieść właśnie emocje, które ożywiały tych, którzy bronili polskości przed zniewoleniem idącym z zewnątrz. Od początku, od czasów Mieszka i Bolesława, i tych, którzy bronili godności wolnych obywateli, wolnego narodu Lechitów, jak to ujmował mistrz Wincenty, nazwany w XV wieku kadłubkiem, pierwszy polski historyk i pierwszy polski pisarz. Ten dzielny naród Lechitów nie tylko walczył przeciwko obcym, na ale nie chciał także pozwolić sobie, by mu naukładano kaganiec we własnym domu. I to połączenie dwóch aspektów, walki o niepodległość, walki, która często wydaje się mniej aktualna, bo żyjemy albo mamy wrażenie, że żyjemy w spokojnych czasach. Ostatnio to wrażenie jakby troszkę zostało nadszarpnięte budzimy się z tej drzemki, w którą wpędziło nas powtarzane przez media przekonanie o końcu historii przez duże H, wmawianym nam od 1989 roku końcu konfliktów, które mogą nas angażować poważniej i rozpoczęciu ery sytego konsumowania, świata posthistorycznego świata. Triumfującego bezalternatywnie liberalnego demokratyzmu i ekonomii rynkowej. Okazuje się, że jednak konflikty się nie skończyły. Możemy nad tym ubolewać i powinniśmy nad tym ubolewać, ale widocznie z natury ludzkiej nie dają się one usunąć od czasu grzechu pierworodnego i tej natury skażenia. Nie będziemy mieli idealnych stosunków tutaj ani między sobą. Ani między sąsiadami, lew obok baranka, nie położy się jeszcze bezpiecznie dla tego drugiego. Oczywiście te czasy przyjdą dopiero z perspektywy wiecznej. Sami ich tutaj nie skonstruujemy. I skoro tak, skoro odczuwamy na nowo lęko naszą niepodległość, to oczywiście ten aspekt wolności, który wydawał się jeszcze nawet pół roku temu, kilka miesięcy temu. Mało czytelny, dziś staje się łatwiej możliwy w przekazaniu młodszym. Widzicie, niepodległość jest czymś, o co walczyli nasi przodkowie, tak jak próbowali o nią walczyć, próbują o nią walczyć Ukraińcy na naszych oczach, jak próbują o nią walczyć pozbawieni wszelkiej siły, odważni. Nasi niegdyś historyczni przeciwnicy, ale ci, których zawsze szanowaliśmy, Tatarzy z Krymu. Też widzimy teraz jak walczą i widzimy jak doskonale ci właśnie, którzy są doświadczeni przez to poczucie aktualnej walki o własny dom, potrafią nas zrozumieć. Przypomnijmy słowa słusznie nagrodzonego pierwszą nagrodą solidarności Pana Dżemilewa, który powiedział ku rozpaczy części naszych elit, że nie ma wątpliwości, co się stało 10 kwietnia 2010 roku. Nie ma wątpliwości, bo rozumie na torę zagrożenia ze strony agresywnego, posługującego się takimi właśnie brutalnymi, najbrutalniejszymi metodami w celu niesienia zniewolenia sąsiadom imperium. Imperium Rosyjskiego. Może pokazując tym, którzy zachwycają się komplementami, jakimi obsypywał nas za darmo prezydent amerykański Obama, i ograniczając do tego satysfakcję z mieszkania nad Wisłą, pokażemy także, przy okazji, że teraz właśnie został nagrodzony przez to jak najbardziej oficjalne żyli człowiek, który, podobnie jak my, uważa, że nasza niepodległość, niepodległość narodów żyjących obok agresywnego imperium, wymaga oczu szeroko otwartych i dzielnego serca, takiego dzielnego serca i takich oczu otwartych, jakie miał prezydent Kaczyński, a które. Zamykają, które próbują zakryć cieniem zapomnienia dzisiejsze władze i nie udaje im się to. Ta zasłona nierzeczywistości skonstruowana przez coraz bardziej szczelną, to prawda, zmowę medialną przerywa się, bo rzeczywistość jest silniejsza od szklanego ekranu. A więc, wolność, jeszcze raz to podsumuję, wolność poświadczona walką o niepodległość, bo to jest szczególny rodzaj wolności niepodległość zbiorowa, niepodległość wspólnoty politycznej, niepodległość, którą poznajemy także przez los innych narodów walczących o niepodległość. Ta wolność, moim zdaniem, zawsze nadaje się do tego, by przypomnieć sens polskiej historii, ale także wolność. O której nigdy nie możemy zapomnieć, i która przecież dała znać o sobie jako hasło jednoczące ponad pokoleniami ledwie trzy lata temu, czy dwa lata temu, przepraszam, kiedy pamiętam w Krakowie to wrażenie na krakowskim rynku spotkały się dwie manifestacje. Manifestacja, to prawda, złożona w większości z ludzi w moim wieku i starszych, choć byli też młodsi. Manifestacja w obronie prawa do wolności mediów w Polsce, czyli prawa do nadawania telewizji Trwam na ogólnodostępnej antenie publicznej. I manifestacja obrońców wolności Internetu przeciwko ustawie akta, złożona w większości z młodych ludzi. I nie było wtedy wzajemnej agresji, szydzenia z mocherów czy nieufności do tych młodych, czasem dziwnie wyglądających z naszej perspektywy. Było poczucie, coś nas łączy, jakieś dążenie właśnie do wolności, którą może równie, różnie rozumiemy, niezupełnie zgadzamy się w szczegółach, ale jest coś, co nas w tym momencie spotkało, gotowość do protestowania w imię wolności, do niepodporządkowania się zniewoleniu. Zniewoleniu przez władzę, złą władzę. Władzę albo kryjącą się za anonimowymi biurokracjami, jak w przypadku ACTA, albo za tych anonimowych biurokracji Krajowej Rady i tele, Radiofonii i Telewizji, wystającą dość nieudolnie rząd polski. Takie momenty pokazują właśnie, że wolność jest wartością ponadpokoleniową, że zawsze to dążenie do wolności odkryjemy w młodych ludziach. Trzeba umieć im tylko pokazać, że ta wolność jest tak głęboko, tak fascynująco zakorzeniona w polskim doświadczeniu historycznym. Często nawet wydaje się, że w odróżnieniu od naszych sąsiadów, nie wszystkich, ale wielu, i w Wyjątkowej skali na tle większości wspólnot historyczno-kulturowych Europy. Francja rozwijała się inną drogą. Ta wolność, która tam się pojawi w 1789 roku na sztandarach rewolucji francuskiej, wyrasta z monarchii absolutnej i prowadzi ku wolności, nawet powiedziałbym, ku dyktaturze, biurokracji absolutnej. Która w żadnym kraju nie rozkwitła tak, dopóki oczywiście nie rozkwitła jeszcze lepiej w naszej części Europy, jak właśnie we Francji. Podobnie w Niemczech doświadczenie wolności jest pewnie o niektóre przynajmniej aspekty uboższe niż w Polsce. Nie chcę mówić, że Francja, Niemcy, wielkie narody o wielkiej kulturze, mają powody do tego, by nie podziwiać innych aspektów swojej historii. Za niektóre mają powody się wstydzić, ale wolność jest niewątpliwie tym aspektem naszej historii, z którego możemy i powinniśmy umieć być dumni. Kiedy słyszymy, słyszeliśmy przed rokiem 2004, jakie to szczęście nas spotyka, bo dołączymy do Europy, to pamiętajmy te słowa, które wtedy wypowiadał w czasie swojej wcześniejszej pielgrzymki Jan Paweł II tutaj w Polsce. Głosem protestu: Nie, my nie dołączamy do Europy, my zawsze w niej byliśmy. I właśnie wnosiliśmy do niej ten wynikający z samej podstawy łacińskiej, chrześcijańskiej, europejskiej cywilizacji element, element wolności. Bardziej może, mocniej, ofiarniej niż wiele innych wspólnot. I z tego powinniśmy być dumni. Kiedy słyszeliśmy, od naszego świętej pamięci nieżyjącego i pełnego różnych zasług premiera Tadeusza Mazowieckiego w roku 1989, że będziemy uczyć się dopiero demokracji, że polska historia to polskie piekło, to przecież warto było i warto nadal przypominać, że to polskie piekło, do którego redukowano doświadczenie propagandowo redukowano, doświadczenie polskiego parlamentaryzmu I Rzeczpospolitej, polskiego sejmiku I Rzeczpospolitej było najwspanialszą, najszerszą, najdłużej praktykowaną Szkołą Obywatelskiej Wolności w Europie. Nie dajmy sobie wmówić, że sejmik jest czymś złym. Sejmik jest najwspanialszym polskim doświadczeniem samorządności. Właśnie takim, którego brakowało innym narodom. Ta karykaturalna postać polskiej samorządności w postaci pijanego szlachcica z czubem ułożonym w kształt zawszonej plika polonika jest obrazem rzeczywistym tylko w bardzo niewielkim procencie. W tym procencie, który tworzy okres degeneracji, jaki nastąpił pod wpływem zaniku instynktu samozachowawczego związanego z tą drugą postacią wolności, obrony niepodległości Polski, kiedy o tym zapomnieli nasi przodkowie. Ale ten obraz utrwalił się przede wszystkim poprzez świadomą, systematyczną propagandę antypolską w tekstach. Które pisał na zamówienie Katarzyny II Voltaire, Jakub Grimm i inni mentorzy europejskiego oświecenia, sowicie opłacani przez Katarzynę czy troszkę mniej przez chytrego Fryderyka II. Musimy jakby próbować przypominać sobie, a potem naszym młodszym przyjaciołom, dzieciom, wnukom. Jak głęboko i w jak różnych aspektach ta wolność jest w polskiej historii zakorzeniona. Że jest to oczywiście wspaniały porywający szum skrzydeł Husarii spod Kirchholmu, spod Kłuszyna, spod Wiednia. Ale jest to także właśnie ten gwar sejmiku, na którym spieramy się o co? O to, jak najlepiej wydać pieniądze w naszym powiecie na dobro wspólne. Czy na drogi, czy na szkoły, jak to podzielić? Właśnie to, że już wtedy, w XV, XVI, XVII wieku polscy obywatele praktykowali tę sztukę samorządności, kiedy inni byli chołopami, niewolnikami, czy cara ruskiego, czy króla pruskiego, czy cesarza austriackiego, czy króla francuskiego. To właśnie powinno być powodem do naszej i dumy. I zarazem zobowiązania, żebyśmy i dzisiaj potrafili odpowiedzialnie samorządność swoją organizować i potrafili wpłynąć mocniej niż do tej pory na to, kto nas reprezentuje jako burmistrz Warszawy, czy prezydent Warszawy, prezydent Krakowa. W jednym i w drugim przypadku chyba nie mamy z czego być dumni, prawda? Więc dlatego mówię o tym no, otwarcie do Państwa, bo sam mam się czego wstydzić jako Krakus. Więc widać, że mamy tu dużo do, do zrobienia, przypominać ten, to zobowiązanie historyczne do samorządności, do korzystania z wolności, do jej budowania własnym, praktykowaniem jej. Ale. To powiedziawszy, przejdę od razu do następnego aspektu. Niepodległość i wolność, żeby trwały, wymagają dzielności, odwagi. Dzielność, odwaga, wbrew pozorom, nie wyszły z użycia. Nie wyszły także z wyobraźni i skali emocji młodych ludzi. Inaczej nie umiałbym sobie wytłumaczyć fenomenu. Skądinąd bardzo trudnego do zrozumienia, jakim cudem nagle żołnierze wyklęci stali się bohaterami zbiorowej wyobraźni młodych ludzi, nie starych, tylko młodych ludzi. Trudno to sobie wytłumaczyć. Przecież nie uczyła o tym specjalnie szkoła pani minister Hall. Nie powstały jakieś filmy. Powstał jeden, ale do tej pory nie został wyemitowany Jerzego Zalewskiego. A więc nie było w skali kultury masowej, tej oficjalnej, jakiegoś, można powiedzieć, wsparcia dla tej idei: pamięci o odważnych, desperacko-odważnych, w desperackiej sytuacji. A jednak ta pamięć odżyła, jakaś po, potrzeba poczucia wzoru tych, którzy są dzielni, odważni, którzy gotowi są rzucić swój los na stos, przeważa wśród młodych, nad tym wezwaniem do cynizmu chciałoby się niestety powiedzieć wszechobecnym wezwaniem do cynizmu, które spotykamy z każdego gadającego pyska, jaki widzimy w telewizji. Drugorzędni aktorzy, trzeciorzędni piosenkarze, którzy próbują podtrzymać swoją wątpliwą sławę takimi deklaracjami, że nie warto o nic walczyć. Nie warto za nic się poświęcać, że warto tylko, jak to powiedział kiedyś w gorzkim liście Zygmunt Krasiński do swojego ojca, leżąc wygodnie i popijając małmazję, przegrać rzecz pospolitą. Otóż jak widać, te wezwania nie są całkiem skuteczne. Bo żyje jakiś instynkt, nie dający się wytłumić w kolejnych pokoleniach, w pokoleniach młodych ludzi, w pokoleniach tych kibiców, którzy tak wspaniałe inscenizacje na trybunach organizują tu w Warszawie, czy we Wrocławiu, czy w Poznaniu. Kuczci żołnierzy wyklętych, kuczci ofiar 10 kwietnia. Odzywa się to więc w młodym pokoleniu. Bo dzielność i odwaga zawsze będzie przemawiała do wyobraźni, szlachetnych wyobraźni, niezepsutych jeszcze przez cynizm, do którego przyuczają potem kolejne etapy kariery w trzeciej RP. A więc odwołanie do dzielności i odwagi, powolności. I wreszcie jeszcze jeden element. Po którym przejdę do refleksji nad sposobami, za pomocą których możemy te wartości przedstawiać. Otóż ten jeszcze jeden element to jest egzotyka przeszłości połączona ze swojskością to paradoksalne zestawienie ale tak to jest, że egzotyka nas pociąga pociąga jeszcze bardziej młodych, którzy szukają doświadczeń sobie nieznanych. Rozglądają się po świecie, gdzie tej egzotyki można dotknąć, ale egzotyka jest także w świecie, który był, który wyglądał inaczej, w którym ubierano się inaczej, w którym tańczono inaczej, w którym walczono inaczej, ale w którym emocje ludzkie były te same i w którym w dodatku brali udział nasi dziadkowie, pradziadkowie. I które to egzotyczne, z dzisiejszego punktu widzenia, obyczaje, sposoby kochania, walki i umierania rozgrywały się na tej ziemi, na naszej ziemi, dotyczyły nas, z tych sposobów wyrastamy. To właśnie połączenie tej egzotyki i swojskości. Może być dotknięte w najnowocześniejszych muzeach, które starają się taką właśnie przygodę z przeszłością, polegającą niemal na dotknięciu, polizaniu, poczuciu tego, jak to było kiedyś zobaczyć, ale także. Pewnie razem egzotyka, swojskość, dzielność, odwaga i wolność spotykają się na przykład w jeszcze jednym niezwykłym fenomenie, znów niewspieranym przez żadne oficjalne czynniki, oddolnym. To jest ruch rekonstrukcyjny obejmujący przeszło 100 tysięcy osób w Polsce, które spotykają się, ale nie tylko spotykają towarzysko, poświęcają nie tylko swój czas, ale swoje pieniądze na to, żeby skompletować Mundur, broń historyczną, czy to z X wieku, czy to z XVI wieku, czy z XIX, czy z II wojny światowej, i odegrać chociaż, odegrać ten czas, kiedy jak się wydaje, łatwiej było być wolnym? Nie wiadomo, ale w każdym razie kusi nas ta wolność. Egzotyka, dzielność, której możemy dotknąć przez rekonstrukcję bitwy, poświęcenia, walki, solidarności w szeregu, bo przecież to nie pojedyncze osoby, tylko oddziały się umawiają na takie spotkania. I ten fenomen poświadcza prostą prawdę, że z natury ludzkiej nie da się wykorzenić, tak łatwo przynajmniej nie da się wykorzenić pamięci. Że być może oprócz pamięci kulturowej jest także, zastanawiają się nad tym poważnie biolodzy. Czytałem niedawno informację o takim artykule w jednym z najnowszych numerów Nature, najpoważniejszego czasopisma nauk przyrodniczych, właśnie tego zjawiska dotyczącego. Otóż biolodzy zastanawiają się poważnie nad pamięcią genetyczną. Zastanawiają się na razie na przykładzie małych ssaków, ale Antropolodzy kulturowi, na przykład Jan Asman, niemiecki wybitny egiptolog i historyk pamięci, podejmuje takie rozważania również na gruncie historii ludzkiej, jak odzywają się pewne zjawiska, które były oficjalnie skazane na zapomnienie, objęte specjalnymi zakazami nie wolno pamiętać, a jednak po wiekach odżywały, w jakiś dziwny sposób przeniesione. Nie moja to dyscyplina i nie moje prawo dywagować na ten temat. Czy to bardziej jednak jakoś ukryta pamięć kulturowa, czy specyficzna pamięć genetyczna o tym decyduje, ale wiemy, że pamięć trwa nawet wbrew zakazom, nawet wbrew oficjalnemu lekceważeniu. Jak możemy pomóc tej pamięci? Teraz zastanówmy się nad tym. Zawsze, zawsze, to znaczy od. od Wielu lat dochodzę do wniosku, że pierwszą do tego drogą jest odwołanie do tradycji rodzinnej. Bo nieprawdą jest, że więcej wśród nas jest potomków żołnierzy z Wehrmachtu i funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, niż tych, którzy byli w Solidarności, nie w roli agentów służby bezpieczeństwa, tych, którzy byli. Wśród obrońców Polski we wrześniu 1939 roku, Polski w 1920 roku, i tak dalej, i tak dalej, wstecz. W tradycji rodzinnej trzeba próbować to tylko odkopać. To nie zawsze jest głęboko ukryte, ale stopniowo do młodych ludzi to dociera, że dziadek. Coś robił w Solidarności. Słyszymy teraz coś o Solidarności. Co prawda sama Solidarność nie była w ogóle dopuszczona do tych obchodów, ale słowo odmieniane jest przez wszystkie przypadki, prawda, przy okazji 25. rocznicy 4 czerwca. Więc, choćby poczynając od tego najbliższego doświadczenia walki o wolność, w którym tylu z Państwa uczestniczyło i przecież tylu bohaterów nieznanych, zapomnianych. Jest. Pierwsza rzecz trzeba im pomóc. Oczywiście tego dotyczy w pewnym sensie gorszący spór, zwłaszcza gorszący wobec honorów oddanych generałowi Jaruzelskiemu w ostatniej drodze o to, ile należy się tym potrzebującym, a jest ich tysiące, bohaterom Solidarności, rekompensaty czy jakiejś renty. Szukajmy może ich wobec tego wokół siebie, komu można pomóc z tych, którzy walczyli o wolność, a dzisiaj są w biedzie. Mogą być tacy wśród państwa przecież. Trzeba umieć to rozpoznać i połączyć właśnie z tym poczuciem zobowiązania. Walczyli o wolność i są jeszcze wśród nas. Można to wykorzystać dwojako: po pierwsze, porozmawiać, spytać, jak to było. Tę żywą pamięć wykorzystać, bezcenną. Bo krótką i jednocześnie dać wyraz swojemu udziałowi w tym łańcuchu pokoleń polskości przez pomoc tym, którzy jej potrzebują, a zasługują na to nie tylko jak każdy człowiek, ale specjalnie jako ktoś, kto zasłużył się dobrze Polsce w sprawie wolności. Oczywiście można to przenieść dalej wstecz. Gdzieś jakiś wujek, dziadek, Stryj, czy stryjenka, czy ciotka leży już na cmentarzu, ale walczyła w armii krajowej, była w tajnym nauczaniu, a może wspomagała żołnierzy wyklętych, czy był jednym z nich. Przypomnijmy, że przez armię krajową i formację Niepodległościowe polskiego podziemia, takie jak bataliony chłopskie, jak Narodowe Siły Zbrojne, przewinęło się dobrze ponad pół miliona ludzi. Wśród obrońców Polski we wrześniu, tych obrońców, o których tym wspaniałym skrótem, wciąż wymagającym powtarzania i przypominania, mówił Jan Paweł II w roku 1987 na Westerplatte, do młodych właśnie mówiąc, że każdy powinien mieć swoje Westerplatte. To przecież do tych obrońców Westerplatte mogą być zaliczeni wszyscy, którzy we wrześniu 1939 roku bronili Polski, a było ich ponad 900 tysięcy. Przecież to są rodzice, dziadkowie, stryjowie, tylu z nas. I wystarczy ich odszukać w swojej genealogii i przypomnieć, w swojej krótkiej genealogii, nie trzeba bardzo kopać głęboko w archiwach, żeby przypomnieć sobie, a no tak, był, walczył we wrześniu 1939, był... W Armii Krajowej. Trzeba odszukać sobie poczucie dumy, tak, mam kogoś takiego w rodzinie i zobowiązanie, żeby pamięć o tym kimś przenieść. Właśnie odwiedzić grup z kimś młodszym, opowiedzieć coś o tym, na czym polegała odwaga, poświęcenie, bohaterstwo. Choćby przez porównanie z tym, co dzieje się teraz na Ukrainie. Jak niełatwo jest zdecydować się walczyć i ginąć. Liczymy teraz na szczęście te ofiary, które tam padają, na dziesiątki. A przecież w kampanii wrześniowej zginęło niestety kilkadziesiąt tysięcy polskich obrońców i kilkanaście tysięcy niemieckich agresorów, kilkuset sowieckich. Otóż myślę, że tego rodzaju lekcja, Lekcja wychodząca od rodziny, od rodzinnych wspomnień, od rozmowy z żyjącymi świadkami historii, którzy są wśród nas, zachęty do młodych. Porozmawiaj, zapytaj o to, jak było. Bo to przecież ciekawe, to ciebie dotyczy. Zobacz, to może zdarzyć się kiedyś, nie daj Boże Tobie. A jeśli się nie zdarzy, to pomyśl, jakie to fascynujące doświadczenie w porównaniu z tymi, które Ty przeżywasz. Tak jak o tym już pewnie Państwu mówiłem, kiedy zapytałem swoich studentów na seminarium, jakie było ich największe przeżycie zbiorowe, tak jak dla mnie też nie były to żadne, no wielkie, dramatyczne chwile. Oczywiście wspaniałe, cudowne chwile miałem, bo miałem, jak prawie wszyscy z Państwa, okazję przeżywać wybór Jana Pawła i jego pierwszą, a potem kolejne pielgrzymki Solidarność. A moi studenci. Wybór Polski na miejsce Mistrzostw Europy. I to nie jest ich wina, przecież, to nie jest no, żadna, powiedziałbym, żadna wada. Po prostu tak się złożyło, że żyją w, w takich czasach, że no, tego rodzaju emocje zbiorowe, tak lekko, co najwyżej podniesione tego rodzaju wydarzeniem, mogą być przeżyciem zbiorowym. I z takiej perspektywy można właśnie obudzić tą potrzebę egzotyki i swojskości jednocześnie. Zobacz, jakie niesamowite przygody w cudzysłowie czy bez cudzysłowu, zależy jak to opowiemy, przeżywali twoi dziadkowie, pradziadkowie, prawda, doświadczając wojny, walki o wolność. Wiem, że pewnie państwo próbujecie to robić, pokazywać zdjęcia tych, którzy odeszli, a o których można taką historię opowiedzieć, ale trzeba to uporczywie robić, bo ta... Solidarność rodzinna jest najtrudniejsza do złamania. Łatwiej, szybciej można zniszczyć solidarność narodową, ale dzieci przychodzą na groby rodziców. Dzieci rzadko decydują się zerwać więzy rodzinne, najbliższe. Połączenie tych więzów z historią szerszą, historią narodową, w tylu przypadkach w Polsce możliwe, jest, jak mi się wydaje, jedną z najlepszych, najskuteczniejszych dróg do rozbudzenia. Tej pamięci historycznej. A więc możemy sięgnąć do II wojny światowej. Wspaniale robi to Muzeum Powstania Warszawskiego. Ale dlaczego nie ma podobnych instytucji dla tylu innych przykładów polskiego udziału w walce o wolność? Dlaczego nie ma właśnie podobnie ożywiającego wyobraźnię Muzeum? Czy placówki, bo to nie chodzi o kapcie i eksponaty w gablotach, tylko placówki, tak jak właśnie Muzeum Powstania Warszawskiego nowocześnie rozumie swoje zadanie, rozbudzającej na różne sposoby pamięć o wrześniu 39. O drugiej Rzeczpospolitej o poczuciu niepodległości, której wrzesień bronił. Bo przecież dlaczego bronili, dlaczego się narażali, dlaczego walczyli? W sierpniu 1944 roku także. To trzeba umieć wytłumaczyć tym ludziom, którzy często mogą ulec pokusie pójścia po najmniejszej linii oporu i wysłuchać tych właśnie niemądrych uwag płynących z telewizji, które podpowiadają: No głupio zrobili, że się narażali, po co zginęli, prawda? Lepiej by nie wychodzili z domu. Wychodzili, bo coś ich wyciągało z domów. Co? Na czym polegała ta wspaniałość Polski Niepodległej przy wszystkich jej wadach i słabościach praktycznych? To także jest powód do tego, żeby próbować ożywić wyobraźnię Polski Niepodległej przez pryzmat ofiary, którą gotowe były pokolenia naszych przodków ponosić, żeby nie zginęła. Ale można to na różne inne sposoby robić. Tak się złożyło, że w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk odbywała się przed dwoma laty narada, w jaki sposób najlepszy można uczcić obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego. Zaproponowałem wtedy, niestety niepodjęty na razie, ale myślę, że kiedyś to będzie zrobione, wniosek, żeby spróbować odtworzyć. Listę wszystkich powstańców. Bo przewinęło się przez szeregi powstania, jak się szacuje, 150 do 200 tysięcy osób. Ile wnuków powstańców żyje wśród nas dzisiaj? Myślę, że 2-3 miliony, bo to tak narasta przez pokolenia. Czy jest to powód do tego, żeby o tym nie pamiętać? Ale bardzo wielu z nas po prostu o tym nie pamięta. Tu pewnie Państwo zgromadzeni. Jeśli macie wśród swoich przodków powstańców styczniowych, to pewnie wiecie, ale ile jest takich osób, które nie wiedzą, a mają. A więc takie, oczywiście, już ze wspomaganiem instytucji wyspecjalizowanych do tego, genealogicznych, historycznych, działania, które personalizują historię, pokazują, miał imię i nazwisko ten powstaniec. O, takie samo imię i nazwisko jak moje, prawda. Może to krewny, tego rodzaju skojarzenie, poszukiwanie korzeni własnych w tym, co dobre, szlachetne, co było właśnie jednym z odzwierciedleń tej wiecznej polskiej wolności, może to pozwoli przezwyciężyć tę kliszę, którą wciąż powtarzają media trzeciej RP, że martyrologia jest czymś najbardziej obciachowym, wstydliwym. Jeżeli zobaczymy naszych pradziadków w roli tych, którzy narażali swoje życie, może nie będziemy się aż tak bardzo za nich wstydzili. I tak możemy sięgać dalej. Dlaczego wymieniam tutaj pewne zjawiska? Bo są to zjawiska masowe, nie dotyczą pojedynczych osób. Tylko tu milion, wrzesień 39, tu pół miliona, Polska podziemna, a licząc właśnie. Rozmaite organizacje tworzące państwo podziemne, jak tajne nauczanie choćby dla przykładu, to pewnie następny milion albo jeszcze więcej, prawda? Rok 1920 też 900 tysięcy żołnierzy brało udział, w tym 150 tysięcy ochotników, w obronie Polski i Europy przed bolszewizmem. Ilu z nich to nasi dziadkowie znowu, prawda? Pradziadkowie. To trzeba także przypomnieć: powstanie styczniowe, aż cofniemy się do tego momentu, kiedy mamy do czynienia z pierwszym masowym, ogólnopolskim, wielkim powstaniem Konfederacją Barską. Też ponad sto kilkadziesiąt tysięcy ludzi przeszło przez Konfederację. Ona była głównie szlachecka, więc to ogranicza jej zasięg społeczny, choć byli i chłopi walczący w Konfederacji. Ale poczynając od powstania styczniowego, a na pewno już oczywiście od roku 1920 przez 39 nie ma żadnych ograniczeń społecznych. Nie można powiedzieć, tak jak mówią dzisiaj niektórzy ideologowie odżywającego na usługach cynizmu trzeciej RP marksizmu, że polska niepodległość to jest sprawa tylko polskich panów, którzy uciskają klasy wyzyskiwane, chłopów. Że to na karkach, złamanych karkach Polskich niewolników, polskiej jądrociemności, jak to niektórzy opisują, że na tym jest ufundowany mit rzekomo tylko polskiej wolności. Oczywiście jest bardzo wiele powodów, by analizować to, co złego działo się w stosunkach społecznych Rzeczpospolitej, w polskiej wspólnocie, co ją psuło, ale nie jest prawdą, ten zarzut, który niweczy całkowicie sens polskiej historii, a sens ten polega na stopniowym odgórnym przezwyciężaniu tego podziału i na wspinaniu się dolnych warstw, z których przecież ja, taki pewnie 90% społeczeństwa polskiego współcześnie się wywodzi. Nie wszyscy jesteśmy ze szlachty. Ci, którzy są, mają powody do specjalnej dumy i odpowiedzialności, ale ci, którzy są korzeniami z chłopów, nie mają żadnego powodu do wstydu. Mają powód do dumy, jeśli ich rodzice, dziadkowie z dumą przyjęli polskość. Bo polskość nie należy nam się z urodzenia. Polskość jest przywilejem, na który trzeba sobie zasłużyć i przyjąć jak przywilej. I to rozumiano w przeszłości, dlatego chłopi w końcu XIX wieku albo dopiero w II Rzeczpospolitej, ale w ciągu ostatnich stu lat przyjmowali polskość nie jako ciężar, jarzmo, nowe jarzmo, tylko jako ogromny awans. Awans do czegoś wyższego i wspanialszego niż ich wcześniejsza kondycja, wyłącznie stanowa. I tak spójrzmy na ten zarzut, który dzisiaj pewnie Państwo nie czytacie gazety wyborczej, będziecie dłużej żyli. Ale coraz częściej się spotyka tego rodzaju właśnie argumentację marksistowską. Wraca się do niej bardzo aktywnie. Mówi się coraz częściej o przemocy klasowej, o y, y, zniewoleniu chłopów. I oczywiście są to tematy, które trzeba badać, ale nie można i trzeba badać z empatią moralną dla losu pokrzywdzonych w każdej epoce. Ale nie można przy ich pomocy wypaczać sensu historii Polski. Pokazujmy zawsze, że w każdym pokoleniu Polskość była przywilejem i zaszczytem. To próbujmy pokazać. Nie traktujmy polskości jako czegoś, co każdemu się należy. Nie, to nieprawda. Nie ma 38 milionów czy 37 milionów Polaków w tym kraju. I nie chodzi mi o mniejszości etniczne. Chodzi mi o tych, którzy są tutaj tutejszymi albo turystami. Oni mogą być Polakami, jak najbardziej. Tak samo jak ci, którzy przychodzą z zewnątrz, jak ci. Bricknerowie, Aszkenazowie, jak ci Matejkowie, Polowie, którzy z zewnątrz przychodząc, zrozumieli, że Polsko jest dla nich awansem. Przyjęli ten awans i stali się Polakami. I Chopinowie, I Chopinowie oczywiście. Tak. No to można, naturalnie bardzo dziękuję za ten najważniejszy przypadek w polskiej kulturze, ale, ale można by tę listę bardzo mnożyć. Przywołuję ją tutaj, jej fragmencik, po to, żeby pokazać raz jeszcze to, co wydaje mi się ważne, żebyśmy traktowali polskość jak przywilej, bo jeśli traktujemy ją marnie, że to jest coś, co się każdemu za darmo należy, to ona nic nie będzie warta. Polskość ma swoją cenę. Tą ceną jest krew, która za nią została przez pół wieku zapłacona, i ogromna praca, nie sama krew. Praca kulturowa, która uczyniła z polskości tak wspaniałą wartość, z języka polskiego takie narzędzie, dzięki któremu możemy wyrazić tyle subtelnych emocji, odczuć i czytać w tym języku Kochanowskiego, Leśmiana, Norwida, których nie przeczytamy w żadnym innym języku. Jakimi narzędziami możemy to jeszcze robić, poza tym, co właśnie w kręgu najbliższym, domowym, rodzinnym, przez odkrywanie bezpośrednich korzeni, potrafimy zrobić? Oczywiście potrzebne jest wsparcie kultury masowej. Ona jest bardzo ważna. I tu najprostszy przykład mówiliśmy o filarach polskości. O ilu z nich mamy filmy fabularne albo seriale? Czy to są takie nudne postaci? Jadwiga, życie królowej Jadwigi, nie zasługuje na film porywający romans, romans polityczny? Czy nie zasługuje na film, o ileż może byłby ciekawszy od tylu kiepskich filmów o średniowieczu, jakie do nas docierają, o Bolesławie chrobrym, który potrafił w tygodni przejść ze swoimi wojami spod Budziszyna do Kijowa. I tyle innych rzeczy zrobić. Daję jeden przykład. Był przyjacielem świętego Wojciecha i cesarza Ottona Młodziutkiego. Bronił go przed następnym cesarzem, świętym Henrykiem II, inny święty niemiecki, Bruno z Kwerfurtu. Tyle wspaniałych postaci się spotkać mogłoby w jednym odcinku serialu, powiedziałbym. Wystarczy tylko chcieć zrobić, napisać. Czy można ciekawie przedstawiać tę dawną historię w sposób porywający? Nie mam wątpliwości, że można. Dam inny przykład dokonanego wysiłku, spełnionego z wielkim powodzeniem. To są powieści historyczne pani Elżbiety Herezińskiej. Bardzo zachęcam może nie każdemu wpadną w smak, ale młodzież bardzo chętnie to kupuje. Powieści z jednej strony o średniowieczu, o czasach przemysła drugiego, kto by się zajmował przemysłem drugim, prawda? I Bolesławem wstydliwym. Tymczasem w kapitalnej powieści, na granicy, powiedziałbym tak, modnego wśród młodego pokolenia gatunku fantazy jest tyle przygody i jednocześnie patriotyzmu sprzedanego w cudzysłowie, pokazanego atrakcyjnie, że pozwala to sprzedać się powieści w nakładzie iluś tam dziesiątków tysięcy egzemplarzy. I inna powieść Legion o żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych, tej samej autorki. To jeden przykład oczywiście takich autorów jest nieco więcej, choć nie tak dużo. Jest cały zespół autorów, którzy pisze o XVII wieku, różne przygodowe powieści nawiązujące mniej lub bardziej udatnie do dziedzictwa sienkiewiczowego. Są takie powieści, ale od powieści, od języka we współczesnej kulturze masowej, jeszcze ważniejszy jest obraz. Dlatego przywołuję powieści, żeby pokazać, że są gotowe scenariusze do przeniesienia na ekran, na filmy. Trzeba tworzyć lobby nacisku, tak bym powiedział, na ten no do cna oderwany od rzeczywistości twór, jakim jest. Instytut Filmowy w Polsce, który finansuje produkcje oglądane przez tysiąc, dwa, trzy tysiące osób, zawsze takie same. Nawet nie chodzi o to, że antypolskie, ale antyludzkie, pokazujące zawsze potwory i zwyrodnialców. Tylko tyle. Nie znajduje tak jednoznacznej, wyłącznej tendencji w żadnym innym kinie. Bardzo lubię kino, lubię oglądać filmy. Czy czeskie filmy, czy węgierskie że nie wspomnę o w wielu przypadkach wspaniałym kinie rosyjskim współczesnym czy niemieckie kino zupełnie inne amerykańskie no w żadnym kinie nie znajduje takiego stężenia nihilizmu i nudy jednocześnie jak w kinie polskim produkowanym za pieniądze publiczne czy nie powinniśmy tego także uczynić obiektem stałego nacisku petycji protestów jak można tak wyrzucać pieniądze publiczne w błoto, kiedy tyle jest ważnych tematów do podjęcia? Nie tylko z historii dawnej, oczywiście. Pierwszym przykładem rzecz jasna jest film Antoniego Krauzego o Smoleńsku, ale także tej dawnej, bezpieczniejszej, jeśli można tak powiedzieć, politycznie historii. A o Bolesławie Szczodrym i jego sporze ze świętym Stanisławem czy wystarczy ten marny propagandowy film? Który został nakręcony w PRL-u na początku lat 70. żeby pokazać wyłącznie rację yy, króla jako honorowego członka Towarzystwa Krzewienia Kultury świeckiej w walce z Agentem Watykanu. No, chyba nie wystarczy. Można zrobić wspaniały film o tej walce racji, o tych wspaniałych postaciach, jakie się tam ścierają. Jak to jest możliwe, że taki materiał jak Krzyżacy, powieść Sienkiewicza, został raz wykorzystany w 1960 roku, kiedy mamy wciąż dowody z zachodu do nas płynące, jak fascynująca dla publiczności masowej jest tematyka rycerska, tematyka średniowieczna. No, setki filmów o ogromnej publiczności, a my nie możemy drugi raz nakręcić po nowemu Krzyżaków. Przykład. Przecież w Anglii nakręca się w każdej szanującej się kinematografii co 5, 10, najdalej 15 lat nowe wersje klasyki. Nie jest tak, że nakręciliśmy przed wojną, to już do końca świata nam wystarczy jedna wersja. Trzeba odnawiać nie kanon, tylko sposób jego pokazania, żeby trafiał do nowych pokoleń. I tak można wymieniać, nie chcę Państwu zabierać czasu tymi przykładami. Każdy z Państwa może sobie własne przykłady takich niezrealizowanych produkcji, które powinny być zrealizowane, uświadomić. Dam tylko jeszcze jeden przykład, bo może nietypowy, może nie każdemu przyjdzie do głowy, poza wspaniałymi bitwami, jak w Wiedeń dopłaciliśmy coś do arcymarnego filmu włoskiego, który ma otwajkować tę tematykę jakże to żałosne, tak aktualna, ważna tematyka, jak odsiecz wiedeńska, starcie świata chrześcijańskiego z islamem, żeby nie znalazła realizacji w polskim filmie albo w koprodukcji międzynarodowej, którą Polska koordynuje. Dodam przykład właśnie nietypowy. A dlaczego nie nakręcić filmu o Soborze w Konstancji, tym, na którym spalono Jana Husa? To największy triumf myśli polskiej w dziejach. Tam właśnie, dokładnie przed 600 laty, będziemy niedługo 600. rocznicę obchodzili, triumf wspaniałej myśli o wolności, którą profesorowie mojego uniwersytetu, Uniwersytetu Krakowskiego, zanieśli do Europy wtedy. Myśli o tym, że nawet cesarzowi i nawet papieżowi nie wolno pod hasłami niesienia wiary zniewalać wolnych ludzi, nawet jeśli to są poganie. Czy biografia Mickiewicza, jak to jest możliwe, że tak fascynująca, w tyle obfitująca sensacyjnych, nie powiem dramatycznych, ale po prostu sensacyjnych wątków biografia, jak żywot naszego największego poety, nie ma żadnej ekranizacji, po prostu żadnej. Tu to tu Turcja, śmierć w tajemniczych okolicznościach, tu wycieczki do Odessy prawda z Henrykiem Żewózkim i szpiegiem carskiej policji, i tak dalej, i tak dalej, że nie wspomnę o samej twórczości, o polskości przenikającej tę opowieść, historię filaretów. Nic nie ma. Po prostu nie ma żadnego filmu o największym polskim poecie. No, przepraszam, wciąż jakby dorzucam kolejne przykłady, choć obiecywałem tego nie robić, ale po prostu zrzymam się w sobie jak pomyślę, jak ogromny jest ten obszar zaniedbań w kulturze masowej. Co do tego jest potrzebne? No oczywiście ten nacisk oddolny, o którym mówię, wspieranie inicjatyw, choć filmy za drogo kosztują, dobre filmy kostiumowe, żeby można je było tylko prywatnymi środkami zorganizować. Doktor Jan Kulczyk chyba ich nie wesprze, on by miał środki. A więc potrzebne jest państwo. Potrzebne jest odzyskanie państwa. Potrzebny jest triumf polskiej wolności w wyborach. To jest pierwszy krok, który musimy zrobić, żeby móc stanąć na nogi i robić następne kroki do Odnowionej polskiej pamięci, żywej pamięci, pamięci sporów, bo nie jest tak, że musimy się w każdej sprawie historycznej zgadzać, ale nie możemy pozwolić, żeby zapomnieć, żeby zobojętnieć na to dziedzictwo przeszłości. Państwo poza kulturą masową, zwłaszcza w tym wymiarze filmowym, najkosztowniejszym, telewizyjnym. No tu zresztą, przepraszam, jeden dorzucę. Element, bo być może nie wszyscy Państwo o tym wiecie, choć powinna to być wiadomość numer jeden w mediach od paru tygodni, a nie jest. Dzień po wyborach do Europarlamentu zwolniono wszystkich dziennikarzy w telewizjach regionalnych w 16 ośrodkach w Polsce. Wszystkich. Nie, nie. Zatrudniono ich na umowach śmieciowych. Także można ich zwolnić następnie już na zawsze w każdej chwili ale dano im wszystkim wypowiedzenie, wszystkim bez wyjątku. Dlaczego? Od razu Państwu odpowiadam. Przed wyborami parlamentarnymi po prostu będzie można sprzedać te wszystkie ośrodki regionalne i to już nie będzie telewizja publiczna, tylko będzie święta prywatna własność, TVN BIS, albo Polsat BIS, albo Gazeta Wyborcza BIS i już żadna zmiana władzy na to nie wpłynie, bo to już będzie święta własność prywatna. Nie mogę tego pojąć, jak to jest, że dziennikarze innych mediów o tym nie piszą. To są standardy moskiewsko-białoruskie dotyczące wolności mediów. Cisza, cisza na temat tak gigantycznej manipulacji i no, powiedziałbym ciosu w grupę kilku, chyba tysięcy osób. Bo oczywiście w ślad za dziennikarzami pójdą także operatorzy, oni tym są mocniejsi, że mają swój związek zawodowy. Dziennikarze w tych ośrodkach nie byli tak zrzeszeni skutecznie korporacyjnie. To jest tylko jakby zobrazowanie problemu, jak ważne będzie odzyskanie przez zwycięski wynik wyborczy wpływu na rzeczywistość, czy raczej źle powiedziałem na sposób pokazywania rzeczywistości przez media. Jak wiele będzie trzeba zrobić w tym zakresie, żeby odbudować media publiczne i ograniczyć siłę rażenia polskich umysłów przez media prywatne, które nastawione są na to, żeby Polski nie było. To jest ogromne zadanie, ale zadanie bez wykonania którego nie uda się osiągnąć celów, o których tutaj rozmawiamy. I jeszcze jeden cel. Nie jest możliwy do zrealizowania bez odzyskania państwa. Cel chyba najważniejszy, chociaż wahałem się nad tym, czy tak można powiedzieć znowu, ale mówię to z całym przekonaniem, najważniejszym celem w edukacji jest szkoła najważniejszym narzędziem. Dlaczego? Można powiedzieć, że dzisiaj szkoła już mało ważna, telewizję, internet ludzie oglądają, dzieci oglądają, bawią się grami ale szkoła jest ostatnim miejscem, które integruje, które daje wspólne doświadczenie wszystkim, bo już nie ma tak jak za naszych czasów jednego programu radia, czy jednego lub dwóch najwyżej programów telewizji i wszyscy mówią o tym, co było w danym programie. Nie, teraz każdy ma swoją niszę, ale do szkoły chodzą wszyscy w danym pokoleniu. I jeśli uznamy, że programy są obowiązujące dla wszystkich w danej klasie, w danym pokoleniu, pewne ramy nauczania, to ukształtowanie tych ram nauczania w taki sposób, żeby niosły ze sobą prawdę o historii, prawdę w ilości nie dającej się zredukować do bzdurnej daty czy bzdurnej anegdoty, do pobocznego wątku. Jest zadaniem pierwszorzędnym. Co należy zrobić? W szczegółach trzeba pytać fachowców. Mój przyjaciel, profesor Andrzej Waśko, ma tutaj szereg bardzo dobrych, konkretnych pomysłów. Ale to, na czym mnie najbardziej zależy i na co uczulam wszystkich rodziców i dziadków, i uczniów, to jest to, żeby przywrócić korelację między historią a językiem polskim. Bo samo tylko. Powiększenie okrojonego tak dramatycznie pod rządami ministra Handkego, a następnie minister Hall i jej kontynuatorki minister Szumilas, programu nauczania historii nie wystarczy. To, co najgorszego stało się niemal od razu po 90. roku, to rozdzielenie, powiedziałbym, programów nauczania historii polskiego. I w ten sposób na przykład z polskiego moje dzieci już uczyły się w ten sposób, że najpierw był Gombrowicz, a potem Sienkiewicz. Oczywiście i jeden, i drugi jest potrzebny, nie mam nic przeciwko Gombrowiczowi, ale Gombrowicz ma sens tylko po Sienkiewiczu, bo jest odpowiedzią na Sienkiewicza. A tutaj to odejście od chronologii, całkowite oderwanie od historii w nauczaniu polskiego powoduje no, nie tylko. Dezorientację w tym zakresie, jakim jest język polski i historia literatury, ale osłabienie możliwości kształtowania, powiedziałbym, elementarnej orientacji w tym, czym jest Polska. Bo Polska rozwija się w dziejach, Polska rozwija się w historii, Polska i wspólnota polityczna i to, co ją niesie, niezależnie od przygód, jakich doświadczamy od naszych sąsiadów, to jest polska kultura. Ona także rozwija się w historii. I to przywołanie polskiej kultury wydaje mi się trzecim obszarem szczególnie ważnym, który trzeba wykorzystywać do przypominania polskiej historii, a raczej do przypominania godności i wielkości bycia Polakiem. To dziedzictwo, które dla każdego na świecie jest zrozumiałe przez dźwięki Fryderyka Chopina. A którego nie da się oddzielić od polskiej historii i od polskiego pejzażu. Mazurków nie da się oddzielić, i etiudy rewolucyjnej od polskiej historii, prawda? Tak samo my możemy korzystać nie tylko z tej muzyki, ale z tego, co znacznie trudniej przekładalne z dziedzictwa polskiego słowa, z tego cudownego skarbu, jakim jest właśnie poezja Mickiewicza, Leśmiana, aż po Rymkiewicza, Węcla. I to właśnie ożywianie zainteresowania tym dziedzictwem kulturalnym przez kulturę masową, która umiejętnie ją popularyzuje, przez ekranizację powieści kolejnych, nawiązania do wielkich twórców, jest tym, co jest konieczne, byśmy potrafili przekazać naszym młodszym pokoleniom to przekonanie, że wielkość Polski polega na ofierze, owszem, dzielności. Ale także na wspaniałej kulturze, która dzięki tej dzielności została obroniona, i która tyle daje nam możliwości bycia człowiekiem i Europejczykiem, poszerzania naszego człowieczeństwa i naszego miejsca w Europie, a nie zwężania, nie ograniczania tego miejsca do roli nienormalnego garbu, jakby można syntetyzować myśl Donalda Tuska i świętej pamięci Tadeusza Mazowieckiego. Polskość to. Wspaniała przygoda. Polskość to nienormalność tylko w tym sensie, jeśli uznamy, że norma jest ustalana w Brukseli według standardów współczesnych biurokratów. Bardzo Państwu dziękuję. Ja także. Bardzo serdecznie dziękuję Panie Profesorze za te, te przepiękne wykłady, które będą inspirować nas do tego, abyśmy każdego dnia stawali się coraz lepszymi Polakami. A to jest najważniejsze. Bardzo dziękujemy.